Witajcie. Dawno czegoś nie było nagrywanego albo wrzucanego. I nie, to nie jest żadna seria ze Skyrima i TS-u, bo jakbym chciał zacząć TS-y. Nagrywasz to od Skyrima, od Morrowinda bym zaczął i skończyłbym na Skyrimie. Ze wszystkimi dodatkami i modami. Tak sobie wlazłem, bo nie trzeba jakiś film, jakiś życie taki swobodny. A nie StarCrafty, gdzie przez długi czas nie wrzucam StarCrafta, jest ok. Tu się to nie mi pojawia StarCraft. O nie. Jeden dzień StarCrafta. To rozumiem. Ale drugi dzień pod rząd. To ci chuj w dupę. Tak to wygląda. Znaczy się zgubiłem kompanów. Znowu poszli, kuźwa. Nie będę podawał listy modów, bo zależy, że znajdą się leniwce pospolitusy. Nie będę nawet tłumaczył, co tu się odwalało w Skyrimie u mnie na sejwie, bo wyrąbane w to mam. Ważne, gdzie działa i da się. O, miałem iść tam, grubę pokrzyw. Tak, tylko. Nie, to nie jest seria, od razu powtórzę jeszcze raz. Żeby zaraz jakiś debilny komentarz się nie pojawił. O, Rafi robi serię ze Skyrima! Oh no! That was me, will be good to watching. Not this fucking filthy StarCraft. Dobra, najszybciej będziemy mieli tędy. Jeśli jak widać, no. Siedzę i nagrywam cokolwiek, to nieraz już byłem filmik, gdzie. W Spyro Knightie coś robiłem, żeby było. Nieraz grałem sobie w Planetside, żeby też coś nie było, ale też nikt nie ogląda, bo po co? Bo nie montowane i tak dalej. Wyrąbane mam takie rzeczy, bo montowanie. Montować filmy i poprawiać jakość kanału i tak dalej powinno się z dużą, no, jak na moje, z dużą ilością odbiorców. Jak nie na przykład takie Rebondiusz, Sir, będą komentować mi cały czas. To ja mogę to traktować jak na taki wyjebce całkowicie tego YouTube'a, tak szczerze. Nie widzę w tym sensu w ogóle, że jeżeli chodzi o coś takiego. Najlepiej mam zrobić jakieś filmiki na temat grupek, na których jestem, ale po co mam się męczyć z deblizmem niektórych ludzi, brakiem doceniania czyjejś ciężkiej pracy, gdzie się napieprzają. Idziesz po... Ja pierdolę. Idiota. Idziesz po coś, a idziesz inaczej. To takie moje odbieganie całkowicie od tematu, tak jak teraz zrobię. No, dobra. Nie mam co robić materiałów wojennych z dziećmi z tych grup i z administracją tych grup, która oferuje jedna, a dostajesz tak naprawdę kopa w dupę, bo nie masz fajnego montażu, nie nagrywasz Fortnite'a, nie nagrywasz tego gier mobilnych, to chuj ci w dupę. Tak, nie ograniczę się z moją wolnością mówienia słowa, bo to wolny kraj. Nikt mi nie powie, że przez przekleństwo nie mam w ogóle zasięgu, bo tak naprawdę kuźwa nie jest. Bo to nawet wiele osób ci tak powie. To jest właśnie. O! I to jest najśmieszniejsze, właśnie. Nie chcę właśnie gadać o tych grupach nic. Ale ta logika mnie najbardziej u nich wkurwia. Bardzo. Sorry, że teraz zmienię głos, może da się nie zrozumieć. A ci, co nie zrozumieją, to zarąbić się będzie. Ale to wygląda tak, o. Zamiast piskliwego, to zrobimy debilny. Masz mało wyświetleń, ponieważ przeklinasz. I to jest bardzo nieładnie. Na te gry. Bo YouTube nie lubi czegoś takiego jak wyzywanie, przeklinanie. Ała. Wdupczyłem się w pułapkę. Rozumiem. Tak. The fuck, Ingo! No super, Serena, jak ty zresztą... Ała.
A, teraz nagra wszystko one shotuje, tak? Trafię odbiegłość tematu. Tak, odbiegam od tematu, bo się. Tak wiem, że nie mogę podczas walki nic zrobić. O, biedna biła. Dobrze, chodzi mi tu o to, że nawet to Mandzio powiedział, to największy wzorzec jak Freeze i Naruciak dla tych ludzi z tamtych grup, że to nie ma sensu. O, fuck, wjebała się własną pułapkę, debilko. Że to nie ma sensu robić family contentu. Family friendly to jest takie. Ach, nienawidzę czegoś takiego. Kurwa, to tak śmierdzi taką brakiem chęci. Okej. Okay. To tak śmierdzi takim dużym brakiem chęci, bo to robi się tylko po to, żeby te dzieci, kurwa, te Minecraftowe dzieci wchodziły na kanały i oglądały je. Albo te Fortnite'owe, choć teraz Ninja odszedł z Fortnite'a, więc... Dzieci, musicie szukać swojego ukochanego chłopaka internetowego niebieskowłosego gdzie indziej. Ciekawe, czy to mam. Tak, sobie teraz znalazłem. Muszę teraz skupić na rozmyślaniu moim egzystencjonalnym. Czy ja? O. Tak, chcę się tego nauczyć, co to jest. Dobrze. Też się przyda. Pierwszy Hany, dobrze, że nie muszę go zużywać. Dobrze. Laciam do ma głupia pomysła i mówienia. No te filmy będą tak strasznie długo trwały, bo ja lubię czasami sobie coś pogadać i... No wiecie jak to jest, taka typowa pogadanka, kurwa. Jest coś w tle, ja też sobie coś gram. Tylko, że ja nie robię takich typowo pogadanek jak Nexus, że jest coś w gameplay w tle i on mówi. To jest fajnie, spoko, ale ja jestem osobą, która... Jak gra... To czasem... woli mieć włączony mikrofon, pogadać, bo tak... Lepiej mi czas mija, ja słyszę... Teraz jest taki mój głupi okres, że są nocne zmiany. Więc ja muszę naprawdę teraz być właśnie taki talking madafukia i muszę się przestawiać. Chociaż miałem to po dwóch pierwszych nockach. Niestety. Teraz trzy najgorsze nocki na mnie teraz czekają. Tak, powtarzam. Trzy najgorsze nocki teraz na mnie czekają. Czyli cały weekend. Dobra, dobra, dzieci, wojny, spierdalajcie, bo nie chcę was słuchać nawet. Mniejsza z tym. Czekajcie, bo masuję się po czole, bo... A, tak, nie ma kamery, to nie widać, że się masuje po czole. Wcale mnie umysł nie woli od... Jeszcze raz. Udało ci się już. O, naprawdę nie spodziewałam się twojego powrotu. Oczywiście cieszę się, że jednak jesteś. Nie mam ochoty tego dotykać. Myślisz, że możesz wykonać kolejne kroki? Ej. Gaj, sanktuarium Staroblasku znajduje się na wschód stąd. Możesz użyć zguby pokrzyw, by zdobyć trochę soku. Czy dobrze słyszałem, że zmierzasz do zagajnika Staroblasku? Czy dobrze słyszałem, że zmierzasz do zagajnika Staroblasku? Nie, ale mam wampirzystę, która cię może zabić, jak źle dosłyszałeś. Jestem podróżnikiem, pielgrzymem. Podążam za głosem Kinaret wszędzie tam, gdzie jest on słyszalny. Od lat marzyłem o ujrzeniu Staroblasku. Mogę podróżować razem z tobą? Obiecuję nie wchodzić ci w drogę. Mhm. Dziękuję za twą życzliwość. Sarana, Ingo, mamy... Okej.
mamy nowego towarzysza. Ej, ej. Idziemy. To nie czas modlić się. To jest właśnie typowo moje odchodzenie od tematu. Tak, jedna głupiutka rzecz nie może, że naprawdę odwrócić całą moją uwagę. Jak widzicie. Chyba z tego sensu nie w robocie to nawet nie mam o co gadać, bo to wiadomo jak to jest. Człowiek pracuje, to musi pracować i tak dalej, 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 i tak dalej. I nic wam do tego. Nie możecie nic mi na to powiedzieć, bo to jest najgorsza rzecz, jaka istnieje. Z waszej strony teraz, żeby się dowalić do mnie. Nie masz czasu na YouTube? To nie nagrywaj! Clickbaitowość też mnie wkurza. Dobrze, rozumiem cię, Seranko, ale no. Tak jak tędy przechodzimy tylko bokiem. Chodzi mi tu takie pierdy, że nie ma co, kuźwa. Też moja siostra też czasem nie lubi irytować, bo nikt cię nie będzie oglądał, bo ty nagrywasz szczęście, nie chcę mnie oglądać. No dobra, 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 dobra. Ale coś jest chyba z tego selekcja komentarzy. Nie wiem, mam mało subskrypcji, nie wiem, zaproponować coś, czy cokolwiek. Też takie właśnie... jakby to powiedzieć... Moje... przez ostatni czas Rambon już próbował się sprowokować tych imbecyli z grup YouTube'owych. To ja postanowiłem go wyprzedzać z posyłaniem się na wojnę niepotrzebnie. Choć mogłem tą wojnę jednak mieć z nimi, bo zero dobrych korzyści z tych grup. Taka prawda. Zatrzymujmy się więcej. Musimy dostać się do... Potni. Dlaczego w ogóle jedziemy na ślub w tak odległym zakątku cesarstwa? Mówiłem ci, to ślub Vittorii Vici. Ze znanej kupieckiej rodziny z kompanii wschodniocesarskiej. Kuzynka cesarza, pamiętasz? Miejmy nadzieję, że te podarki zaskarbią nam jej przychylność, umowę na import i audiencję. A, dobra. No tak, że tego ślubu nie przerwa. No dobra, rypacz, opalony się wieszał wątki. O czym ja mówiłem? A, no tak, o głupocie tych grup. No tak, to jest dla mnie największa bezużyteczna rzecz, jaka istnieje. Są te grupy YouTube'owe. Rozumiem, one są po to, żeby pomagać ludziom. One są po to, żeby pomagać, a nie pogarszać wszystko. Naprawdę, ja się czuję naprawdę źle dotknięty przez te grupy. Większość mniejszych kanałów nie patrzy tylko na siebie. Też nie ma tam dobrego odzewu. Rzucają posty. Większość to są debilne sub za sub. Albo like za like z 3 minuty i tak dalej. Ale tam są tak debilni ludzie. Naprawdę, najwidoczniej zaraz się wepchnę w wojnę z takimi idiotami przez to. Ale tam są tak debilni, kuźwa, ludzie, że oni dadzą ci lajka albo suba. Albo ci nawet w ogóle tego nie zrobią i będą ciebie żądali, żebyś dał im suba albo lajka, bo oni to dali. Ja już się natknąłem na taką akcję, że typu mi napisał, że dał mi suba, prosiłby o to samo. Ja mu napisałem, kuźwa stary, nie dostałem ani żadnego powiadomienia o lajku. O lajko to tam wyrąbane. No bo i tak miałem YouTube Studio odpalone, więc zrefreshowałem, może jak mi coś takiego debilnego napisano. Nie miałem żadnej informacji, że dostanę nowego subskrybenta, nic a nic. Typ myślał, że się złapie, wejdę w jego głupi link i ha ha ha, dostałem pustego suba, ale jestem inteligentny. Either that or somebody's had an accident.
I wychodzi na to, że ty chcesz dobrze dla swego kanału, szukasz właśnie takich grup, chcesz się wybić, może mnie nienawidzą, nie wiem za co, za nic, od początku wejść na grupę. Nie przeszkadza mi ciemność, ale... Dobrze, Sara, no to możesz wyjść na zewnątrz. Chodzi mi tu o takie rzeczy jak... Właśnie takie... Grupy są te YouTube'owe po to, żeby się ludzie mogli wybijać, próbować, ale to jest tak zrobione, tak przemyślane, że tylko jeden się wybije. Tam się tylko paru cwaniaków może wybić. Albo ludzie, którzy mają dobry content, ja się nie powiem, że dobry content to jest sprawdzanie i ocenianie cudzych kanałów, bo to naprawdę zniechęca też ludzi. Jak ktoś ciśnie po twoim kanale. Nie zdziwimy się, że jakiś debil wlazł z tych. Dobra, oni mają 1000 subskrypcji i tak dalej, i tak dalej. Mniejsza z tym. Chodzi tu o to, że wejdzie mi taki debil na kanał. Powiem. Skali od 1 do 50. Ten kanał jest minus 50. Bo nie widzę tu montażu, nie widzę tu zajebistego intra. A nie, ma jakieś idę do jakiegoś ściale. Co to w ogóle za gówna gra StarCraft? Nie wiem, jednak chuj. Zaraz przekracza nieumówione. Umówione przez cały polski YouTube. Czekaj, ogólnoświatowy YouTube, że intra są teraz maksymalnie 10 sekund. Gdzie ja? A nie raz oczywiście jakimś strzałem. On nic nie podpisywał nawet. Nie wiem, nawet nie wiem, czy Mandzio coś takiego podpisał, czy ktokolwiek coś podobnego podpisywał. No i widocznie kurwa nie. On jest największa dla mnie kuźwa niezrozumiałość. To jest takie. Jesteś zmuszony, śmieciu, robisz tak, jak my ci rozkażemy. To są takie te grupy. Nie masz robić kontrol C, kontrol V tego, co oni ci powiedzą. Macie słabe wyświetlenia? Rób więcej clickbaitów. Spam popularnymi tagami. Pochuj. Wszystko fajnie, ale nie ma sensu. Chcecie mieć dobry kanał? Usiądźcie, zróbcie sobie research. Ja na przykład nagrywam to, co już było, bo ja lubię to, co ja nagrywam. Może nie mnie nie chcę przepuścić. No tak. Trzeba było coś kąsać, niestety. Wybacz drzewko. O to, że cię kąsam. Tak, zabiję drzewo, wiem o tym. Dragon Age już... Dragon Age już nieraz zabijało enty. Zacznijmy od tego. Najgorsze jest to, że wybiję teraz całą populację. Wszystkich tych ludzi, którzy tu przybyli. Nie czasem. Chodzi mi o to. Dobra, znowu odbiegam od tematu. Tak, tak, wiem. Odchodzę od tematu. To jest kolejny powód, dlaczego cię nikt nie ogląda. Bo odchodzisz od tematu. Przepraszam, kurwa, bardzo. Może pójdę się powiesić. Nie, czekajcie, nie zrobię tego, bo ja mam po co żyć jeszcze. Chodzi mi o to, że ja uwielbiam czasami odejść od tematu, niestety. Lubię, bo to jest moja codzienność i jak tego nie zrobię, to ja oszaleję. To jest pieprzej, kurwa, człowieku. Chodzi mi tu o takie rzeczy, że... Nie chcę żyć na tej grupy. Ja może nie jestem typem osoby, która najwidoczniej zasługuje na boosting tych grup. Nie wiem.
Może oni nie lubią mnie z jakiegoś powodu, nie wiem, nie znają mnie, a już mnie nienawidzą. Nie wiem, nie chcę wiedzieć, mam to w dupie już tak szczerze. Udadzą na te grupy, żeby się wybić, a się nie mogę wybić. A lizanie dupy osobom wyższym, żeby mnie wypromowały, to też jest dla mnie najgłupsza rzecz, jaka istnieje. Ja nie będę robił gówno newsów, tak jak nie powiem kto. Rambo już zaraz będzie robił wysyp. Na pewno, no jak to usłyszy. Gówno newsów to jest taki pstryczek elektryczek u Rambondziusza, że to jest takie... O, ty suka. Gadasz na temat tego, ciula. No to czas mu pojechać po kanale znowu. To też mnie wkurza, bo najwidoczniej możliwe, że to przez to, że Rambondziusz ciśnie. Ktoś chce sprawdzić, kogo Rambondziusz subskrybuje. I takie, o, super. Niestety Rambondziusz subskrybuje dwie osoby. Sama Ela, Channel News, i mnie. Ale najczęściej u mnie Rambondziusz się odzywa, bo u Samaela tego widziałem dwa razy chyba w komentarzach. To chodzi mi o to, że... Jest ciężko. Aha! Że nie wejdę na kanał, bo cisnę po kimś. Chętnie podzielę się z tobą moją wiedzą. Niech łaska Kinaret będzie z tobą. Coś to chyba nie zadziałało z drzewkiem. Powinny kwiaty wyrosnąć. Dobrze, no wracajmy do tego, co już mówiłem. Chodzi mi o to, że... Nieważne co, i tak bym robił. A co sądzisz o najemnikach? To profesja w twoim stylu. Nieważne o co bym kombinował. Może jestem za głupi, albo coś w tym stylu. Tak, pocisnę sam po sobie, wiem o tym. Chodzi mi o to, że mogę sam po sobie pocisnąć, to jest moja największa słabość. Ja zawsze się lubię wcisnąć się po sobie. Dobra. I znowu odbiegasz od tematu, debilu, więc znowu marnujesz mój czas i wychodzę do swojego filmu. Spoko. Fajnie, cieszę się. Miłego dnia. Oby śmierć przyszła po ciebie, gdy będziesz dzierżyć miecz. Na swój sposób tak. Z początku wydawało się to czymś odległym. Dobra, chodzi mi to też o takie pierdy, kurde, już gubię wątek główny, gadam i o grupie, o tych grupach YouTube'owych, o YouTubie, że nie ma nic z nagrywania, o tym, że Rebond już ciśnie po jednym kanale, zzywa się z tym i gówno newsami. O Boże, o. Nie wiem, ja już pierdolca powoli dostaję. Błogosławieństwom naszej boskiej pani. To ona zsyła deszcz na nasze uprawy i dobrą pogodę. Gubię się już w wątkach, gadaniu. No, nie wiem. Nie wiem, nigdy się chyba nie wybije na tym YouTube, ale takie pierdol. Zależy, jak powiem coś na temat pewnej kooperacji z pewną osobą, to Rebond już też się wścieknie i coś głupiego odwali zaraz. Właśnie już na pewno, jak powiedziałem te słowa, to już sprowadzi na pewną osobę zagładę. No nie, czasem. Nie chcę żyć własnym życiem. Pracuję z matką, sprzedając owoce i warzywa. Zazwyczaj jest fajnie, ale to ciężka praca. Dobra, nie mogę znaleźć jednego empatza. Dobra, ale patrz, chyba że ja już wcześniej się napotykałem. Dobra. Nie mam pomysłu powoli co gadać. Już wyciągam standardowe moje chyba zasięgowe długości nagrywania i cierpliwości ludzkiej. Choć tak naprawdę nikt nie wbije na ten film poza
poza Sirem i Rebondiuszem. Tak jest. Szkoda, no. Masz 32 subskrybujących i tylko dwóch potrafi komentować. No, co zrobisz? No, nic nie zrobisz. Jezus, rano, co tak się boisz? Pięknie, no dobra, widzę. The mist. We have the mist here. Nie mam tych własnego... Zareglowane, to no, nie jest mój dom. Maven, nie tu. Ale to, że gdzieś był... Pięknie dom i... Nie pamiętam, gdzie on jest. To jest problem i chyba zgubiłem go. Mniejsza z tym, chodzi mi tu takie rzeczy, że to już jest tak... Że... Nie lubię tych rzeczy gadać, naprawdę, to już jest tak... Bully House, kurde, no nie wiem, już tak przeciągam, bo łażę w kółko i nie wiem, co robić. To nie jest, to jest dom Helgi, więc biorę panę. Kuźwa mać. To jest zamknięte. Manor. Tu nie idziemy, bo się z pewna... Tak, dobra, to tak to chyba było z tych złodziei. Dom, jeżeli się nie mylę. To chyba... Moment. Nie, to nie mój. Kurde, no nie pamiętam, czy ja brałem dom w pęknie, czy nie brałem dom w pęknie. Tak właśnie teraz się skupię na Skyrimie i już nawet zapomniałem całkowicie, o czym gadałem, naprawdę. Nie, może najlepiej się przejdę do tej. Do Jarla i u Jarla zapytam się, czy kupowałem dom, bo jeżeli nie kupowałem domu, to gdzieś indziej, muszę nie być empat. Okej. Czyli tutaj też nie byłem. O, czyli trzeba wątek główny machnąć, najwidoczniej. Chodzi... Dobra. Dobra. Też rzeka na temat tych nieopłacanych mojej jedynej, pierwszej i ostatniej kooperacji z inną osobą. Bo to naprawdę już nie chce mi się... Nie chce mi się normalnie gadać, kurde, to jest tak żałosne. Kurwa, gadanie o tych kooperacjach też YouTube'owych to jest tak dla mnie największe badziewie. Nie lubię. Stałem wydymany raz i już więcej nie chcę o tym gadać, bo to bierzesz się z kooperacji z kimś i kooperacja ci nie wyjdzie, bo jest idiotą ich z tym. Masakra, nie. Nie wiem, nie wiem, ja mógłbym z tekstem tym robić materiał, ale ja nienawidzę tekstu, ja nie umieć nagrywać teksta. Jak ja gadam, to jest takie... Słychać! Ja sam w sobie, w swoim głosie, w głowie słyszę, jak ja czytam to normalnie ten tekst. I normalnie też tak stoi taki drugi ja. Trzymam się za usta. I trzeci ja stoi. Trzymam mnie za szmaty. Ciekawe miasto. Takie otwarte. Trzymam mnie za szmaty. Trzymam mnie za szmaty. Tego, co czyta właśnie na głos. I napieprza mnie po ryju i mówi, skończ, kurwa! Wierzę nie za tę ura, ja macham, trzęsie mną. Ten ja, który czyta, kurwa, tekst, dalej czyta ten tekst, mówi coś z tym tekstem. Dostaje dalej po japie. Czwarty ja tak wychodzi, tak patrzy.
Allow me introduce myself. I will be do what is not the right. Tam written. No, zrobię to, co nie jest napisane i hu. Tak będzie. Jakie zmiany w Helgen? Czy nastało? A no faktycznie coś się stało. Karczo postawili i kowala postawili. Tak, tak jak według planów było. Chciał zbudować ten... Karczmy jako pierwszą i resztę. Fajnie. Tylko, że nie skończyliście, co nie? Budowy w Helgen systematycznie posuwają się do przodu. Wypadły kolejnych zmian. No to jest bardziej podstanie i cały czas tam skipowanie tego wszystkiego, albo siedzenie w prywatnej wieży, albo na dole. Więc nie ma sensu. Polazu... O, cześć, Saranko. Widzę, że się znowu zgubiłaś. Miałem iść w końcu ruszyć ten wątek główny gry, bo ja go w ogóle, kurwa, nie ruszyłem. To jest śmieszne, w ogóle z pierwszym smokiem nie walczyłem nawet. Chodząc o... Dobra. Temat, dlaczego tego materiału powstał było, dlaczego YouTube to... Grupy YouTube to gówno, dlaczego moja kooperacja z pewną osobą była to gówno, dlaczego się niby nie wybijam to też było. Stanie nie zastanowienie się w Skyrimie jest. Zostały mi... Chcę równo 35 minut machnąć. Więc się postaram jako tako jeszcze zadowolić. Zadowolić się gamepluje. Gamepluje z tego wszystkiego tutaj pięknego. Mogę myśleć tylko o moim synu Toraldzie. Mam sporo stali do wykucia. Okej. Chodząc, myśląc, zastanawiając się nad swoim sensem. Ejeju, zawsze przepraszam, zawsze miałem to w dupie i nie przepraszam za moje każde ziewanie, kichanie, smarkanie do mikrofonu. Mam to gdzieś, a nie ma co narzekać na... Właśnie to są problemy... Trzeciego świata, tak zwane. Znaczy, to są problemy oczywiście moje, bo ja jestem alergikiem na kurz, na cement u mnie w robocie, a nie będę gadał o pracy. Pojawi się Majczo chociaż na tym filmie, jeżeli to oglądasz, kuźwa, teraz, jak sobie przypomniałem, jeżeli to oglądasz, zapytasz się, o co kałam, czemu klan w Warframe upadł, dostajesz bana na kanale. Bo o takich prywatnych rzeczach się nie gada. I don't give a fuck, you filthy bastard. Jestem huskarzem, strażą przyboczną władcy. I moim obowiązkiem jest strzec Jarla oraz jego lud przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Mam na ciebie baczenie, a teraz tłumacz się. Wiesz o Helgen? Jarl zechce z tobą osobiście porozmawiać. Podróż. Dobra, szybka wymiana słów z debilnem. Więc w Helgen udało ci się zobaczyć smoka na własne oczy. Naprawdę? Widzę, że nie kryjesz swej kryminalnej przeszłości. Ale nie interesuje kogo masakra. Zabić cesarscy. Szczególnie teraz. Chcę dokładnie wiedzieć, co zdarzyło się w Helgen. Nie wiem, trochę się powściekałem w materiale, jak to typowe na mnie. Lepiej, że nagrał byle co teraz i to wstawił i zacząć wstawiać znowu coś, albo co jakiś czas. Nie wiem kiedy. Bijcie po prostu i do zobaczenia. Cześć.